I podejrzany ujął swoją żonę chrupek Monikę za szyję i usiłował jej zadać śmierć przez utopienie we wzmiankowanej wannie. Gdzie wanna? Proszę. Proszę. Więc tu panią utopił. A dlaczego nie utopił? No bo ja bardzo głośno krzyczałam i zdążyli przybiec sąsiedzi i wyciągnęli go. Mm-hmm. Odciągnęli, przepraszam. Więc trzymał pani głowę pod wodą, a pani krzyczała, tak? Człowiek pod wodą nie ma prawa krzyczeć. No ale ja się wyrywałam i krzyczałam. Mm-hmm. Zrobimy wizję. Ja wejdę do wanny i będę panią, a pani będzie mną. Nie. A tak nie. A już. Tak, gdzie pani miała głowę? No tu. A, tutaj, dobrze. Dobrze, no więc siedzi pani w wannie i się myje. Co pani sobie myje? Plecy. Aha, plecy, a tu tak, plecy. Tak, więc ja myłam sobie plecy tak. I on w pewnym momencie do mnie przyszedł, bo ja go poprosiłam tak. I zaczął mi bardzo mocno te plecy szorować, potem mnie chwycił za gardło tak. I z całej siły mnie zaszedł. Chwileczkę, proszę pani. No i rylałem, że jestem zorientowany. Tak. Przepraszam. Więc zanurzał pani głowę pod wodę i puszczał. Nie bardzo puszczał, ale ja się wyrywałam. Ale sąsiedzi twierdzą, że puszczał. No tak, bo ja wyrywałam się, krzyczałam. Aha. A wie pani, na ulicy Kolejowej mieliśmy faceta, tak. Który jak docisnął, to już nie popuścił. Twardziel. Twardziel. Przepraszam, ale... Proszę bardzo. No topił mnie okropne, no. Tak, później zadzwonię. Później zadzwonię, teraz nie mogę. Pa. Niestety, sąsiedzi zeznali, że nie odciągali go od pani. Sam panią puścił. Czy był pijany? Jak się nachylił nade mną, to czułam alkohol, tak. No wie pani, jak to jest na delegacji, no jeden kieliszek, no. Nieważne, co pani czuła, czy był pijany. No wie pan, jest mi bardzo trudno powiedzieć. Nigdy nie nadużywał alkoholu. Jest na bardzo wysokim stanowisku. Usiłowania zabójstwa ja tu nie widzę, ale jak było, zadecyduje prokurator. Może kawy? Nie, dziękuję. Moralnego i fizycznego znęcania nie było, jak nie był pijany. Wedle prawa, na trzeźwo nie ma znęcania. No a w życiu, no to wie pani, jak to w życiu, gdybyśmy jeszcze chcieli zamykać mężów niepijących. Telewizor polski? Nie, Nerdowski. Nerdowski, ładne mieszkanko, można żyć. Ja już nie takie rzeczy widziałem. Przecież to pierwszy raz mu szajba odbiła. No. Kuchnia z oknem. Tak, a jak mu jeszcze raz odbije? Nie, ale inna na pani miejscu to by się dobrze namyśliła. A wie pani, co ja pani poradzę? Jak mąż nerwowy, to lepiej się w łazience zamykać. Ciach i od razu bezpiecznie. No, to ja temu nadam tok służbowy. O, dziękuję. Podłoga się nie wybrzusza? Nie. No dobrze, ładne mieszkanko. Niech się pani jeszcze zastanowi. Dobrze.